father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Cześć, witajcie, ja jestem Rotana, to jest kolejny odcinek Asasyna, tym razem już chyba 8. W poprzednim odcinku zrobiliśmy wszystkie zadania i zyskaliśmy informacje na temat szampona Dna Plus, zwanego również Garnierem. To jest już konkretna taka marka tych tam, wiecie, no. Tych szpitalników, bo ogólnie ci najwięksi to są szamponi i tam są różne marki. Garniere? Wiem, gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. No. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Ok. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. No dobra. To bierzemy. Pozbądź się tej skazy z Akki, Altairze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Okej. Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Spoko, sobie szczepię i mogę lecieć. Bo gdzieś tu mi się ubrudził ten... Ubrudził mi się płaszcz, to strzepię sobie na niego i ten. Zaatakuj Garniera, gdy zajmuje się pacjentami, gdyż wtedy jest on całkowicie oderwany od świata. Wiecie, taki świat, taka kula i on oderwany. Bardzo śmieszne. Dobra. Z tego, co tam zdążyłem już zinfiltrować ten teren, to kojarzę, że jest tam dużo psycholi. Mogą tam wchodzić tylko szpitalnicy, strażnicy, no i uczeni. No i właśnie my mamy znajomych, uczonych, dlatego też w ten sposób się tam dostaniemy. Przeszukujmy sobie już ukryte ostrze i zaraz jak tylko dotrzemy na miejsce, wykonamy egzekucję szampona Dna Plus, zwanego również Garnierem Dna Plus. Ok. Widzicie, to są te psychole takie. A tu leżą martwe psychole. Hookers. To znaczy, to jest ta grypa, wiecie, no. Te psychole na nią cierpią też. Oni są chyba nosicielami i wiecie, tam jak się rozmnażają, to potem wychodzą kolejne takie inne nosiciele i w ogóle. Taka cała zaraza. Z tego, co kojarzę... Tak, pomocy! Właśnie. Pomocy! Co? Musisz mi pomóc! Fajne shorty z Adidasa chyba, nie? Albo z Niki. Z Niki albo z Reeboków. Okej. Okay. Nadchodzi! Kto? Dość, dziecko. Nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odrzuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Ale nie moją. Nie! Mojej nie zabierzesz! Jebudu. Weź się w garść. Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaję ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy się uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. No ale możesz dostać darmowe shorty za to, nie? Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać. Znowu ucieknę. Nie, nie uciekniesz. Połamcie mu nogi. Aha. Skąd wiedziałem? Nie wiem. No nie wydzieraj się tak, tylko po prostu... Już nie będziesz mógł chodzić, ale... Ale shorty nadal masz. Trochę uwalone, ale wiesz... No to...
Ja rozumiem, że mało kto korzystał z papieru w tamtych czasach, ale żeby aż tak... Dobra, wejdźmy gdzieś po drodze z nimi i teraz idziemy z naszym konwojem białych szamanów. W ogóle jest tu taki rozmazany obraz i nie wiem dlaczego. A może dlatego, że zbliżamy się do naszego celu. Co ty chcesz? Chcę ci tylko pomóc. Nie, chcesz mnie skrzywdzić. Tylko to mi robisz od czasu, gdy tu jestem. Gdzie jesteś? Sam fakt, że o tym rozmawiamy, wskazuje na twoje postępy. Czyżbyś zapomniał o tym, jaki kiedyś byłeś? Nie pamiętam nic wcześniej. Gdzie? O, tu jesteś. Zlewa. Fajnie. Z czasem sobie przypomnisz. Wtedy zrozumiesz. Ups. Przytuliłem cię tylko. Teraz odpocznę, tak? Nie. Wzywa mnie bezkresny sen. Okej, no dobrze. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Ja bym ich wypuścił. Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Nie mają domów. Jakich domów? No pewnie. Rynsztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś nie. tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy szczególnie te z ogniem. Ale chce się bawić ogniem, ojcze. Pozwolisz mu? No pewnie, że tak. Wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile mój wieku. Dzieciak jest odporny na ogień. Nieważne, że nie mam dzieciaka, ale... Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. No. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. Ty to wiesz. No spoko. Wszyscy psycholi tak mówią. Dobra, musimy uciekać w takim razie. Wstań może. Okej, okay, no to uciekamy. Ja nie widzę, że przegrałem, bo wygrałem, bo wykonałem zadanie. I muszę jak najszybciej uciec stąd. Sorry, sorry. Ucieknę. Uda mi się. Dobra, lecimy jak najszybciej do biura. Tak właśnie, tak myślę, tak sądzę, uważam. Dobra. No fajnie, znalazłeś mnie. Genialnie. Ukryłem się w takim miejscu, żebyś mnie nie znalazł, ale wiesz. Jednak się ujawniłem, żebyś nie poczuł się, no taki wiesz, no wiesz. Taki odrzucony, jak wiesz, no. No ja rozumiem, co ty przecierpiałeś w tym swoim krótkim, małym życiu. Ale ja mam 2 miliardy lat i co? No co? Co to jest do twojej setki maksymalnie? Trzymać się za nim! Dobra. No, trzymać się za nim, na pewno mnie dogonisz. Zrobi sobie krzywdę. Musimy tutaj wskoczyć, żeby się ukryć, bo inaczej kraty będą zamknięte. Te takie dźwięki w tle jakby... O co? To są moje opaski, sorry. Po prostu mają kulki takie na końcu. Okej, okay. Ukryliśmy się, możemy teraz wyjść. Wejść do biura, które znajduje się już tutaj i zdać sprawozdanie na temat zabójstwa. Tak więc, wbijamy. Jakieś wieści, Altairze? No nie wiem, a słyszałeś coś? Garnier nie żyje. O, fajnie. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. No to wrócę. Jest coś jeszcze. Co? Mów zatem. Czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? A potrafisz? Czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? No bo to szaleniec jest. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć,
zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Dobrze. Jak widzicie, Altair zaczyna powątpiewać w słuszność jego misji i... to znaczy, w słuszność może nie. Cel został zlikwidowany, wróć do Al-Mualima. Fajnie, ale... O, przewinę do Masyafu. Tak, bardzo chętnie. Ale no... Zabijając kogoś, no zaczyna myśleć samodzielnie, po prostu tak... Nie wykonuje ślepo rozkazów, a jednak coś tam... Widzi, że jednak... Masz wieści, Altairze? Że jednak coś jest nie tak. Plus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. Mogło. A jednak... O co chodzi? Dziś. Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Pewnie ziółkami, jakąś marihuaną albo czymś. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altairze. Zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, a, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Widzicie, mówiłem, że zioła. No ziołami, no... Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła... To dziwna metoda sprawowania kontroli. Znaczy, ja wiem. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. A to nieprawda. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju, wówczas nie budzilibyśmy strachu. I nie mielibyśmy. A strach jest ważny, władzy. Żeby było posłuszeństwo. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Dobra. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Jaki? Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. Czyli z tego, co kojarzy Talal. W Jerozolimie. Odzyskaliśmy noże do rzucania. Fajnie. I synchronizacja wspomnień trzeciego stopnia. Super. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i... To by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zabiliśmy szampona Garniera Dena Plus. Na plus, już to chyba mówiłem, że tam plus gdzieś był na mapie i tyle. Dobra, nieważne. Dlatego też komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, no i do zobaczenia w drodze do Jerozolimy. Cześć!